Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk, a my jesteśmy na stronie Fortuny, ponieważ dzisiaj drugi raz z rzędu seria Mecze Tygodnia, czyli nasza seria, w której obstawiamy najciekawsze spotkania na nadchodzący tydzień. Jeżeli chodzi o Fortunę, no to jak zawsze przypominam, że macie możliwość zarejestrowania się z linku w opisie, 20 zł za rejestrację, bonus od drugiego depozytu do 2100 zł i najważniejsze, pewny zakład, który w ramach jakiegoś niepowodzenia, jeżeli wam nie siądzie, jest zwracany nawet do 600 zł i możecie je od razu wypłacić z powrotem. Nie musicie tego jeszcze obracać i tak dalej, także myślę, że naprawdę fajna oferta. Sprawdzajcie link w opisie. No i między innymi dlatego właśnie ta seria jest rozgrywana na Fortunie, żebyśmy też sobie mogli troszeczkę manewrować tymi ofertami tak, żebym łapał dla was najciekawsze. Jest oczywiście jak zawsze oferta od Superbet i teraz również oferta od Fortuny. W poprzednim odcinku też tak się rozpędziłem od razu z kuponami, że zapomniałem o meczu specjalnym. Także dzisiaj moi drodzy, coś specjalnie dla was. Oczywiście dzisiaj mecz specjalny będzie, ale nie będzie on o 50 zł, a aż o 100 zł na Fortunie. Wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, także mam nadzieję, że dzisiaj tych łapek będzie dużo. Wytypować wynik naszego meczu specjalnego, czyli meczu Liverpool kontra Inter Mediolan, bo to będzie dzisiaj nasze spotkanie specjalne. Typujcie wynik tego spotkania w komentarzach, napiszcie mi to jest strzelenia pierwszej bramki, a także oczywiście swój nick na Fortunie. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik tego spotkania oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto doładowań o wartości tym razem aż 100 zł. Także warto brać udział, warto zostawić łapkę w górę, bo dzisiaj to również jest wymogiem pod tym odcinkiem, no bo duża nagroda, to mam nadzieję, że te łapeczki zostawicie, a dzisiejszy odcinek zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Przechodzimy do naszego normalnego meczu tygodnia, no i zaczynamy sobie od meczów, które będą miały miejsce nie dzisiaj, bo dzisiaj jak to oglądacie jest Dzień Kobiet, wszystkim paniom, jeżeli tutaj jakieś są na tym kanale, życzę oczywiście wszystkiego najlepszego. Natomiast to nagrywam na parę minut przed północą, więc jeszcze tutaj nie łapie mi tego, że nagrywam to tak jakby dzisiaj. Natomiast przechodzimy do środowych spotkań. Nie ukrywam, że te wtorkowe nie są aż tak istotne, to znaczy, no to jest nasz mecz specjalny, także nie chciałbym go za bardzo typować. Bayern Salzburg, no liczę na to, że Bawarczycy sobie spokojnie tutaj z Salzburgiem poradzą, więc nie będę tego za mocno komentować. Natomiast przechodząc już do środy, tutaj mamy głównie nasze spotkania. Zaczynamy oczywiście od meczu Realu Madryt z Paris Saint-Germain. Jest to mega, mega ciekawe spotkanie, ponieważ oczywiście Real gra u siebie, natomiast de facto PSG jest tutaj, czy faworytem, no według bookmacherów nie, według mnie na pewno faworytem do awansu i z tym się pewnie zgodzimy wszyscy razem również z bookmacherami. Natomiast jak ten mecz będzie wyglądał, ciężko powiedzieć. Ja stawiam tutaj, moi drodzy, na PSG z podpórką. Widać było, jak ten mecz rozgrywany był w Paryżu, tam PSG brakowało troszeczkę skuteczności. Real Madryt wydaje mi się, że na swoim stadionie może odżyć i wcale nie wykluczam tutaj ewentualnego zwycięstwa królewskich, natomiast mimo wszystko uważam, że to Paryżanie powinni być tutaj faworytem. Idąc dalej, Liga Europy i mecz, który no mnie osobiście naprawdę interesuje, bo ja uważam, że jest to bardzo ciekawe spotkanie. FC Porto kontra Lyon. Porto gra u siebie i to będzie na pewno bardzo, ale to bardzo ważne w kontekście tego spotkania. Ja tutaj powiem szczerze, no gdybym obstawiał jakiś tradycyjny kupon na to, to pewnie bym postawił 1x i under 4,5 gola w tym spotkaniu, także taki z podpórką, ale z dodatkowymi bramkami. Tutaj skoro raczej oscylujemy w tych takich głównych kategoriach, stawiamy po prostu na Porto, na jedyneczkę. Wydaje mi się, że ta drużyna ma mimo wszystko trochę większe doświadczenie w graniu o naprawdę ważne cele. Lyon przez ostatnie lata no nie wyglądał tak dobrze w europejskich pucharach jak Porto, szczególnie nie w tych ważniejszych, a teraz jak wiemy Liga Europy zyskała na prestiżu po tych wszystkich reformach, także wydaje mi się, że Lyon naprawdę ma tutaj duże szanse. Tak spoglądam, ale nie, wszystkie pozostałe mecze to już dni kolejne, także przechodzimy do czwartku i w czwartek również mam dla was dwa naprawdę ciekawe spotkania. Pierwsze z nich to Sevilla West Ham, oba będą z Ligi Europy. W ogóle mam wrażenie, że najciekawsze spotkania w tym tygodniu są z Ligi Europy, ale to dlatego, że są to pierwsze mecze, a nie drugi mecz dwumeczu. Zespoły, które nieźle radzą sobie w swoich ligach, zarówno Sevilla w Lidze Hiszpańskiej, no West Ham już teraz gorzej, ale wiadomo, miał naprawdę niezły start, jeżeli chodzi o Ligę Angielską. Ja bardzo lubię na Sevillę stawiać, wielokrotnie to powtarzam. Sevilla bardzo rzadko mi niszczyła jakiekolwiek kupony, no i tutaj również nam hiszpański zespół sobie postawię. No miejmy nadzieję, że z jednej strony jako Polak, że Łukaszowi Fabiańskiemu dobrze pójdzie w tym meczu, ale mimo wszystko miejmy nadzieję również, że jakaś bramka tam wpadnie i zawodnicy z Sevilli ostatecznie spotkanie to wygrają.
No zresztą Sevilla jest może już nie w tym momencie, ale była oczywiście utożsamiana jako taki hegemon Ligi Europy i możliwe, że udowodni to również w tym sezonie, chociaż taki finał w Sevilla-Barcelona w Lidze Europy to jest coś, co bardzo chętnie bym zobaczył. No i drugi mecz, który mnie osobiście również bardzo, ale to bardzo ciekawi, to Atalanta-Bergamo z Bayerem Leverkusen. Ja, jak wiecie, jestem fanem Ligi Niemieckiej, natomiast Atalantę też bardzo lubię, to jak ten zespół zaczął tak naprawdę wchodzić na salony europejskiej piłki w ostatnich sezonach, jest dla mnie bardzo ciekawe i bardzo przyjemne do oglądania, bo to jest zespół, który wielokrotnie się oglądało całkiem nieźle. Natomiast w tym meczu, powiem Wam szczerze, jest bardzo ciężko wytypować, kto ostatecznie wygra. I powiem szczerze, że ja postawię, mimo że teoretycznie Atalanta jest tutaj faworytem, to ja myślę, że Bayer Leverkusen postawi bardzo, ale to bardzo ciężkie tutaj, przeciwstawi się po prostu ciężko zespołowi z Włoch, także stawiam 0-2, no i zobaczymy, jest tutaj parę młodych talentów, jest chociażby Wirtz, widzieliśmy jak grali z Bayernem Monachium, tam no, zabrakło skuteczności, tak naprawdę Leverkusen po pierwszej połowie mogło prowadzić 4-1, natomiast ostatecznie mecz 1-1, nawet bramki nie strzeli sami, tylko musiał im pomóc Thomas Müller. Tym razem myślę, że za Atalantą jest szansa na to, że aptekarze sobie, albo wiecie co, kurczę, nie, postawię na tą Atalantę, postawię na, no, powiem szczerze, to jest taki mecz, który może potoczyć się naprawdę na każdą ze stron. I tak mam w głowie, że ten to Leverkusen, jak musi rozgrywać piłkę, to jest gorzej, jak musi atakować, to jest lepiej, ale z drugiej strony też niezła defensywa, no dobra, rozmyśliłem się, miałem postawić 0-2, ale jakoś tak przyszło mi olśnienie, żeby postawić na Atalantę. Zostawiamy na tym, już nie zmieniamy, także to jest, jeżeli chodzi o czwartek, tak się upewniam. I ostatni mecz, który sobie zostawiłem, no to mecz sobotni, mecz między Manchesterem United a Tottenhamem i zaraz to znajdziemy. Jest tutaj to spotkanie, również ciężkie do wytypowania, bo w sumie oba te zespoły przeżywają jakiś taki gorszy okres, ale mimo wszystko Old Trafford, teatr marzeń. Myślę, że Manchester United po tym słabym meczu z Manchesterem City będzie chciał tutaj udowodnić jakąś swoją wyższość. Tottenham nabuzowany po wysokiej wygranej z Evertonem. No i właśnie. I co ostatecznie tutaj powinno nam siąść? Myślę, że tutaj sobie postawimy 0-2 na Tottenham. 1,77, jeżeli chodzi o kurs na to zdarzenie. Wydaje mi się, że to będzie mecz tygodnia nudny, to znaczy jest ważny w kontekście tego, jakie marki tutaj grają, natomiast myślę, że samo to spotkanie będzie dosyć nudne. No i ostatecznie kurs nie wyszedł nam wcale taki duży. Co prawda gramy też dwie podpórki, także nie ma co się dziwić, natomiast 23,74, no ale jak zawsze, no te koło 200 zł jest jednak do wyciągnięcia, także cóż, stawiamy sobie tutaj, moi drodzy, zakładzik, zadyszkę, standardowo, no i on został oczywiście przyjęty, jest postawiony i miejmy nadzieję, że się zazieleni. Oczywiście cały czas grana jest progresja, dlatego teraz widzicie też mój kupon, który postawiłem sobie na progresję. Oczywiście nie jeden, bo takich kuponów postawiłem aż 10 za 6800 zł, próg jest bardzo wysoki. Wiem, że większość z Was już gdzieś się poddało, ja jednak powiedziałem, że ja dokończę tą progresję, ja ją skończę i miejmy nadzieję, że to będzie kupon, który mi to odda. Powiem szczerze, pierwszy raz mam taką sytuację, dużo, dużo klubów zawodzi w ostatnich minutach i to jest coś, co mnie absolutnie rozwaliło. Natomiast no, Betis z Eintrachtem, tutaj myślę, że jest duża szansa na to, że hiszpański zespół wygra lub zremisuje w tym spotkaniu i nie sądzę, żeby był tam grad goli. Manchester City ze Sportingiem trochę na podbicie, ale również The Citizens raczej nie będą aż tak atakować jak w tym pierwszym spotkaniu. Oczywiście tutaj spodziewam się jakiegoś wyniku 2-3 do 0, ale kurs na to, że padnie mniej niż 4,5 gola i City wygra, jest naprawdę bardzo przyjazny, także postanowiłem to sobie tutaj postawić. No i wygrana Bayernu Monachium z Salzburgiem, trochę na podbicie całego kuponu, 2,79, 1700 zł niecałe na jednym kuponie, także no możecie sobie łatwo to pomnożyć razy 10 i miejmy nadzieję, że to się wreszcie zazieleni. Wam oczywiście dziękuję za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i oczywiście obstawiajcie nasz mecz specjalny, bo dzisiaj do zgarnięcia 100 zł, także myślę, że warto. W opisie jak zawsze linki do rejestracji, także gorąco, gorąco zachęcam, a teraz już się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie!